Jeżeli wasz iPhone nie przeszedł w tryb automatycznego ustawienia czasu po zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie, wystarczy, że wejdziecie w ustawienia. Następnie wybierzecie ogólne i data i czas. Widzimy, te ustawienia automatycznie są odznaczone. Możemy, jeśli nie chcecie robić ustawień automatycznych, ponieważ podróżujecie w różnych strefach czasowych, najzwyczajniej sobie klikamy w godzinę, ustawiamy ręcznie godzinę, którą aktualnie chcemy. Ja robię tutaj ustawienia automatyczne, czyli najzwyczajniej zaznaczam sobie tą opcję. Oczywiście automatyczne ustawienia zweryfikują się dopiero wtedy, jeśli nasz iPhone będzie miał połączenie z danymi z Wi-Fi lub też z danymi komórkowymi, także musi on mieć podłączenie internetowe, wtedy nasza godzina automatycznie się zaktualizuje i nie musimy tutaj nic zmieniać. Jeżeli w tym trybie zostawimy naszego iPhone'a na noc podczas zmiany trybu czasu zimowego na letni i odwrotnie, to rano już będziemy mieli przestawioną naszą godzinę. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!